jako pierwszy zobaczycie Państwo film pod tytułem Austeria Jerzego Kawalerowicza, który jest adaptacją opowiadania pod tym samym tytułem Juliana Strzejkowskiego. To jest opowiadanie, które powstało w 1966 roku, chociaż materiały do niego Strzejkowski zbierał przez całe swoje życie. On się urodził w 1905 roku w rodzinie żydowskiej, ortodoksyjnej religijnej rodzinie żydowskiej, był synem Mohameda, czyli nauczyciela w takiej żydowskiej religijnej szkole dla chłopców. Ale jego ojciec był na tyle światłym człowiekiem, że oprócz wykształcenia religijnego zapewnił chłopcu także dostęp do wykształcenia świeckiego. I Julian Strzejkowski, którego prawdziwy język brzmiał Pezach Stark, skończył najpierw gimnazjum, a potem studia w zakresie filologii polskiej, zakończone w końcu doktoratem w roku 1932 na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. To bardzo rzadko się zdarzało, żeby chłopiec z religijnej rodziny odebrał świeckie wykształcenie, też jeszcze wykształcenie tak niezwykle bogate, tak daleko idące. Niestety jako Żyd nie mógł dostać posady na jakimś wyższym stanowisku, aż do momentu wybuchu wojny pracował jako nauczyciel w prowincjonalnej szkole. To było spowodowane nie tylko jego pochodzeniem, ale również tym, że tak jak wielu Żydów w tym czasie szukał takiego leku na antysemityzm w komunizmie i po prostu skłaniał się ku tym środowiskom jako taki, był oczywiście potencjalnie niebezpieczną dla bytu państwa osobą i nie wolno mu było pracować na najwyższym stanowisku, na przykład na wyższej uczelni. Tym, co było, on przetrwał wojnę w Związku Radzieckim, po jej zakończeniu wrócił do Polski, no i co tutaj zastał? Okazało się, że cały ten świat, który pamiętał, którym się wychował, który bardzo, bardzo kochał, który był dla niego bardzo ważny, że ten świat nie istnieje. Głównymi ofiarami zagłady byli przede wszystkim Żydzi ortodoksyjni. Z tego środowiska nie ocalał prawie nikt. Ci, którzy mogli ocaleć, którzy mieli jakiekolwiek szanse, to byli Żydzi zasymilowani, którzy świetnie mówili po polsku, którzy mieli kontakty po aryjskiej stronie. Ja wiem, że to jest straszna nomenklatura nazistowska, ale tak głęboko ona wyszła w dyskurs, również naukowy, że trudno się posługiwać innym wyrażeniem. Więc ci, którzy mieli kontakty po aryjskiej stronie i ci, którzy mieli pieniądze. Żydzi ortodoksyjni na ogół nie mówili po polsku, a jeśli mówili po polsku, to z bardzo silnym żydowskim akcentem. Wyróżniał ich tradycyjny ubiór, charakterystyczny sposób bycia. Czasami karykaturalnie ich przedstawiano jako takie osoby o bardzo, bardzo szerokiej gestykulacji, mówiące głośniej niż przeciętny człowiek, z takim charakterystycznym zaśpiewem. Ci ludzie byli po prostu bardzo rozpoznawalni i nawet dla Niemców stanowili taki pierwszy cel. Cała ta społeczność została zamordowana. I Strzejkowski, kiedy wrócił do kraju, kiedy zorientował się, że nie ma tego, w czym wyrósł, nie ma tego świata, który oczywiście miał mnóstwo wad i mnóstwo takich dyskusyjnych stron, trudnych do zaakceptowania, tak czy tak w którymś momencie po prostu by umarł, ponieważ byłby nie do... Nie dałoby się żyć w tak hermetycznym, ortodoksyjnym środowisku. W którymś momencie postęp wymusiłby rozpłynięcie się, rozpad tego świata. Postanowił ten świat zapisać w swojej twórczości. Był dziennikarzem, ale był również pisarzem. I Austeria, obok chyba Głosów w ciemności, to taki najgłośniejszy zapis tego świata, który zapamiętał z dzieciństwa Julian Strzejkowski, odchodzącego świata Żydów, dla których religia, judaizm są takimi korzeniami wyznaczającymi kształt ich funkcjonowania w ich otoczeniu, w ich świecie, ale pokazywał również takich Żydów, którzy próbowali od tego judaizmu odchodzić, dla których to była tradycja, to była pamięć o religii przodków, natomiast którzy widzieli ratunek i jakąś swoją przyszłość w tym, żeby wtopić się w polskie społeczeństwo. To, co było charakterystyczne dla twórczości, całej twórczości Strzejkowskiego, to kilka wątków. Przede wszystkim, właściwie prawie zawsze pojawia się w jego utworach pytanie o zachowanie żydowskiej i religijnej i narodowej tożsamości. W jaki sposób to można zrobić? Czy w ogóle warto to robić? Czy to ma sens? A jeśli tak, to jaki? Kolejnym wątkiem był obraz życia w sztetlach tych Żydów. Sztetl, czyli żydowskie miasteczko. Zamknięta kulturowa enklawa, w której Żydzi żyją zgodnie ze zwyczajami znanymi od setek lat, do których nie dopuszczają właściwie członków innej społeczności.
ale też pokazuje rozpad tej społeczności, rozpad spowodowany procesami asymilacyjnymi, syjonizmem, przyjęciem idei socjalistycznej. Często też w tej twórczości Strzelkowskiego podwraca motyw Holokaustu, który jego osobiście nie dotknął, chociaż dotknął jego rodzinę, ale który Strzelkowski zawsze traktował jako takie zło, no, największe. I bardzo rzadko pokazywał ten obraz Holokaustu jako okrutną scenę cierpienia czy zadawania cierpienia. To raczej był taki obraz wyobrażony, przeczuty. To raczej był klimat nadchodzącej śmierci niż śmierć sama w sobie. Bardzo często też powraca w twórczości Strzelkowskiego taki motyw wyobcowania bohatera. Bohatera, który wychodzi ze swojego środowiska, ponieważ nie potrafi, nie widzi przyszłości dla siebie, nie widzi możliwości rozwoju, ale jednocześnie wyjście z tego środowiska, w którym się wychował, w którym się urodził, które było dla niego ważne, w jakiś sposób go okalecza. Wyjdzie z niego, jakoś sobie to życie ułoży, a nigdy nie będzie szczęśliwy. Kiedy po wielu latach przestała być tajemnicą poliszynela orientacja seksualna Juliana Strzelkowskiego, który był homoseksualistą, krytycy zaczęli odczytywać ten motyw samotności bohatera, który nie potrafi się w żadnym środowisku odnaleźć, również przez pryzmat orientacji seksualnej pisarza. Bardzo często porównuje się tę twórczość do twórczości Isaaca Bashevisa Singera, noblisty, który też raczej nie opisywał Holokaustu, ale zawierał w swoich utworach takie przeczucie nadchodzącej zagłady. Mówi się o tym, że ten obraz żydowskiego świata jest w twórczości Strzelkowskiego tak bogaty, tak różnorodny, tak wielowątkowy, wielomotywowy, jak w twórczości Singera.